w studiu, jak zwykle w środę o tej porze. Wojciech Morandowicz, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiesiek Piksa, a TV Krynica. W sensie TV Małopolska chyba wolałby, żebyśmy go przedstawiali. Małopolskie TV, mam nadzieję, że w tym momencie, bo mam przekonanie swego rodzaju, że w tym momencie także na konferencji zwołanej w Krynicy, prawda, w związku z festiwalem kipurowskim. Jesteśmy wszędzie. No i w radiu. Równocześnie. Na 101 i 2 i 88 i 3 FM RDN. I pięknie, 13 i 13 minut po zaczynamy. Bardzo lubię 13. Dlaczego? Ja jestem urodzony 13 i uważam, że 13 to są świetne cyferki. I Wiesiek też podniósł rękę. Też 13? Chłopaki z 13 pozdrawiają urodzonych 13. Lubicie czarne koty i chodzicie... To tak daleko nie idźmy. No po prostu lubię 13. No 13 jest fajna. No to w takim razie szczęścia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ale nie mamy dzisiaj to... Ale 13, tak? Więc... Ale nie 13 po... No dobrze, 13 lubimy po prostu. Bierzemy się za najnowszy numer DTS-u? No ja sobie przeglądam, kartkuję sobie. Kartkuję sobie, tak. No nic, że na razie jeszcze w wersji wirtualnej. Bo się jeszcze nie wydrukował, jest w środę godzina... która? No dopiero 11:14, więc nie może być jeszcze wydrukowany. Jeszcze to, o czym tu mówimy, jeszcze możemy je dać do gazety. Ale masz pojęcie, jak czas płynie, minęła minuta, my jeszcze nic nie powiedzieliśmy. To jest właśnie umiejętność. Magia radia. O niczym w minutę. Magia radia. To o niczym. Marta słucha z zaciekawieniem. Pozdrawiamy Martę. To strasznie nam miło, naprawdę. I podobnie jak słuchacze, którzy też słuchają albo oglądają to z zaciekawieniem. Zarzuty dla kapitana Sandecji. No żyjemy tym. Co najmniej od wczoraj. No wszyscy tym żyją, ale ja nie wiem, czy to jest akurat... No może dlatego, że to kapitan Sandecji, ale to jest tam czysta któraś osoba podejrzana, 200 ileś, może już więcej, tego już nie liczę, zatrzymanych przez wrocławską prokuraturę apelacyjną. Tam już nawet specjalny portal powstał, który jest poświęcony tylko tej aferze piłkarskiej. Znaczy ja się na tym za bardzo nie znam, niemniej zastanawiam się, które mecze są prawdziwymi, a które mniej. Wygląda na to, że nie, że był taki moment, kiedy zatrzymano już tak wielu piłkarzy, tak wielu fryzjerów, chciałem powiedzieć, tych działaczy piłkarskich z fryzjerem, że wydawało się, że przecięto to, że noga została, jedna noga polskiego futbolu została amputowana, gangrena została wyeliminowana i że jest dobrze, ale Być może zacięto trochę za nisko. Ciągle jakieś nowe wątki się pojawiają, trochę za nisko ucięto. Ciągle słychać historie, a to z przeszłości, a to całkiem świeże, że na przykład piłkarz potrafi obstawić najlepiej internetowo, żeby nie chodzić do tak zwanego buka. Nie wiem, no u nas tutaj niedaleko kilka takich miejsc jest, gdzie u buka można obstawiać, ale lepiej to zrobić internetowo gdzieś z zaciszu domowym. Nie wiem, 10 tysięcy złotych na porażkę swojej drużyny, tak? I potem sprowokować rzut karny albo czerwoną kartkę, drużyna przegrywa, no ale wcześniej widzimy, że za tą porażkę swojej drużyny się tam płaci 3-1, no i kasujemy 30 tysięcy w bardzo prosto. Takie historie, one nieoficjalnie oczywiście, ale krążą gdzieś ciągle w podtekście. I mrożą krew w żyłach, a ciągle fanów sportu, fanów futbolu w Polsce jest mnóstwo. No ale nie aż tak dużo, no zobaczmy, co się na tych stadionach dzieje, tyle nowych stadionów otwarto, nie tylko te na Euro, ale takich ligowych, one nie są wypełnione po brzegi. Nie chcę wspominać o stadionie Sandecji, na którym coraz mniej ludzi przychodzi. Ten moment taki, kiedy 5-6 tysięcy było na każdym meczu, mamy dawno, dawno za sobą. Zostawmy to w takim razie zarządowi Sandecji i wszystkich innych poszczególnych klubów. Niech A za kilka dni derby. Stróże, Kolejarz i Nowy Sącz. Ale zmieńmy na chwilę ten temat sportowy. Ja bym dużo chętniej wybrała się w miejsce, gdzie się odpoczywa i nie myśli się o korupcji. Wybrałabym się chętnie na szlak Beskidu Sądeckiego i dowiedziałam się z tego. Polecam, pogoda sprzyja. Najbliższy weekend będzie w okolicy 20 stopni. No w piątek 14. Dzisiaj jest w tej chwili 10 i cały dzisiaj czas nie pana. Mogę, bo jestem tu z tobą, ale już w sobotę i w niedzielę zamierzam Joszem. I czego się dowiedziałeś z mojej gazety? No, że są wirtualne szlaki. Opowiadaj. Fajna rzecz. Bo do tej pory przed wyjściem w góry zawsze biorę ze sobą mapę i jadę palcem. Ma to swój urok. I odliczam 2,5 godziny stąd dotąd. Potem 30 jeszcze to podejście, 30 minut. No i w końcu wiem, że jestem na przykład 7 godzin na szlaku i... Ale tradycyjna papierowa mapa ma swój urok. Ja jestem... Zwolennikiem.
Ja jestem stary rocznik, więc ja lubię papierowe gazety i papierowe mapy. Ale można dla ułatwienia, to o czym wspomniałaś, sprawdzić sobie, zaplanować sobie tą trasę. Mówisz, że on podlicza, bo ja mam duże kłopoty. Ale wszystko robi, wszystko robi. Znaczy, przygotował to pan Wiesław Kraus, o którym piszemy, te wirtualne sztaki Beskidu Sądeckiego. Wpisujesz sobie planowaną trasę od do, a komputer mówi ci wszystko. Ile czasu ci to zajmie, jaki dystans masz do przejścia, jakie przewyższenia, jaką drogą, tak? Tu będzie 548 metrów asfaltem, potem przejdziesz na drogę szutrową. No to... Coś czuję, że spotkamy się w ten weekend na szlakach Beskidu Sądeckiego. Z panem Wiesławem Krausem. Podobno coraz, czy nie podobno, na pewno coraz mniej ludzi chodzi. Takich plecakowiczów prawdziwych można na palcach jednej ręki policzyć. Ale to też dobrze. Nie ma tłoku na szlaku. W długi majowy weekend wybrałam się w Tatry. No i oczywiście, że oglądałam przepiękne okoliczności przyrody, których nigdy wcześniej nie widziałam, bo to były takie miejsca, gdzie nie byłam jeszcze nigdy wcześniej. Zauroczona byłam, zahipnotyzowana, było cudownie, ale i tak nieustająco z tyłu głowy miałam jedną informację. Na szlakach Beskidu Sądeckiego, jak ktoś kogoś zobaczy, to mówi dzień dobry, bo to dzieje się tak rzadko. Tak się zawsze mówiło. Tak, jak ci co schodzą, za mówią dzień dobry. Za moich młodych lat. To teraz też tak się mówi. To teraz za moich młodych lat też tak dalej się mówi. Natomiast, no jakby w Zakopanem, ale to tak się nie mówi. Znaczy nie da się. Bo musiałbyś mówić ciągle dzień dobry. Więc to, że te szlaki nie są takie straszne, zadeptane, to chyba nie jest takie złe. Niemniej, że jest wirtualna mapa, bardzo się cieszę. Wojtku, jeszcze jeden temat, który okazuje się też jest bardzo istotny, ten, którym żyją, już nie tylko ci, którzy interesują się sportem, ale ci, którzy chcą jeździć po w miarę niezakorkowanej Sądecczyźnie. Obwodnica Zachodnia znowu budzi emocje. Trochę budzi, a ci, którzy u nas się wypowiadają, tak trochę lodu przykładają na głowę. No budzi, ale nic złego się nie stało. No po prostu zapadła decyzja administracyjna, która dotychczasowe tam uwarunkowania środowiskowe, dotychczasową decyzję środowiskową odsyła do poprawki. No, można zdać maturę w maju, a można ją... Ale czy to nie oznacza, że być może stracimy wtedy te osławione już miliony? Dyrektor Adam Czerwiński z Powiatowego Zarządu Dróg uspokaja. Nie stracimy, zdążymy, aczkolwiek z tego luzu czasowego, jaki mieliśmy do tej pory, no robi się taki, tak, więc z tej, gorzej się robi. Z maratonu będzie napięcie. Tak, albo damy radę, albo nie. Będzie lekkie napięcie towarzyszyło temu wszystkiemu, ale mówią wszyscy fachowcy, którzy na tym znają, spokojnie zdążymy. Może ta adrenalina sprawi, że rzeczywiście wszyscy poczują siłę. Ktoś zawalił, do poprawki praca została odesłana, co nie znaczy, że inwestycja przepadła. Nie, na pewno nie przepadła. W mediach, a tych szczególnie ogólnopolskich, chętnie mówią o tych z mniejszych miejscowości pod warunkiem, że mówi się o nich źle, no bo to oczywiście podnosi oglądalność, czy tam jakieś inne statystyki. O Sądeczanach ostatnio na forach ogólnopolskich mówi się coraz więcej i wcale nie. Wyłapaliśmy. Mhm. Troszkę pisał ogólnopolskie gazety, Newsweek wprost pisał i uwaga, TVN była poświęcona, w uwadze TVN występował Artur Kłonica, komornik sądowy przy sądzie rejonowym na Sączu, opowiadał o swojej pracy i o tych sprawach, w których musi interweniować, ciągle pokazał, występował na tle takich stert dokumentów, więc daje to nam jakiś obraz sytuacji. Wprost piórem redaktor Bernadety Waszkielewicz, pozdrawiamy, pisało o Śliwowicy Łąckiej. No dla nas taki temat trochę oklepany, prawda? A dla czytelnika ogólnopolskiego dosyć ciekawy, a nawet dla mnie, który już o Śliwowicy czytałem z 1000 razy. I wiem, że do Warszawy jedzie się nie z koniakiem, tylko ze Śliwowicą, bo tam ma znacznie większe branie. Ale jakby wniosek płynący z tego tekstu jest... No, że jest niezalegalizowana. Nie, że prawdziwej Śliwowicy już nie ma. W internecie można kupić aromat śliwkowy i rozmieszać ze spirytusem i już jest Śliwowica. Nawet górale w Łącku mówią, że wszystko fajnie z tą Śliwowicą, tylko że prawdziwej Śliwowicy prawie mimo. A ma dawać krzepy i krasić lica. Nie, ona jest, no to jedno, ale jest antygrypiną i czymś tam jeszcze, tak? Czyli najlepszym lekarstwem na grypę, na przeziębienia. Z kolei Newsweek w tekście Kury i Kwiaty, bardzo ładny tytuł, Kury i Kwiaty pisze o Imperium Pazganów, a w zasadzie o młodszym, więcej już w tej chwili o młodszym, czyli z Pazganów, sukcesorze, jak się to mówiło? Seniora.
no, z tego Królestwa Kurczaka. Kurczaka się nie reklamował. Konsport Konrad Pazgan w trzeciej klasie podstawówki pokazał ojcu wizytówkę własnej produkcji, zaproponował mu, że będzie mu takie produkował do firmy, dając sygnał, że ma zmysł biznesowy. No i ojciec to wykorzystał dzisiaj. Ojciec przyznaje, że to Konrad w większości już zarządza firmą. To na zakończenie jeszcze tego psa na diecie chciałabym obgadać. A, to taka akcja. Ja nie wiem, czy to jest bardzo ważny ten, czy to jest bardzo ważny temat. To my potraktowaliśmy tylko ciekawostkę. Rozpoczyna się właśnie ogólnopolska akcja czy twój pies i kot nie ma nadwagi. I podobno ponad 40% kotów i 40% psów jest przekarmionych, jest za grubych, więc przejedzenie nie jest domeną ludzi w XXI wieku, ale też zwierząt domowych. Przekarmiamy siebie i nasze zwierzęta. No tak, ale jakbyśmy się tak wsiedli w auto i przejechali po sądeczyźni, zobaczyli te psy przypięte na łańcuch hodowli, co jest oczywiście nielegalne w tej chwili, to zauważylibyśmy, że one jednak przejedzenia nie pękają. To skoro mówisz o psach, o łańcuchach i o tym, co jest legalne i co nie jest legalne, a mówiliśmy też o szlakach, to też mogę powiedzieć, że w długi maja weekend miałam trochę więcej wolnego czasu na szlaku z Makowicy na Halę Łabowską w okolicach Zatnich Gór i owszem, tam przy hali pisanej spotkałam na szlaku dwa takie potężne psy, właściwie jak cielęta, naprawdę potężne, z obrożami, z takimi dużymi kolcami, oczywiście bez właścicieli i były dosyć agresywne i przyznaję, że się przestraszyłam i zaczęłam zastanawiać się, co w takim momencie robić. Boję się, że kinki takingowe to trochę za mało. Na szczęście odstąpiły, bo zaczęłam się wycofywać, ale przyznaję, zrobiło mi się gorąco. To też może być dobry temat. Pozdrawiamy właścicieli. Tak. To, słuchaj, jeszcze tak, na zupełne zakończenie powiedz, co to jest. Jak to nie poznajesz, co to jest? No właśnie, bardzo śliczny budynek i szukam go, bo rozumiem, że to w Nowym Sączu gdzieś. To jest w Nowym Sączu przy ulicy Nowojowskiej. Każdy zna ten budynek. To jest słynny, popularny Piast przy ulicy Nowojowskiej. Tak. Tak będzie wyglądał. Mhm. Znaczy, wiem, po przebudowie. Ja już wiem, dlaczego go nie poznałam. Zachęcam do oglądania i jestem przekonana, że czytelnicy też będą mieli problem z rozpoznaniem. Nikt nie pozna, oprócz tej kładki w zasadzie dla pieszych nad ulicą. I cieszę się, że nie wygląda tak jak te budynki w Rytrze, nie? Bo to jak już ktoś się bierze za robotę, to czasem idzie trochę za daleko. Taka renowacja dość daleko posunięta. Chodzi o to nałożenie tego, no sam powiedz. No. Tak. O, podziemne parkingi i tak dalej. Europa. Koło Europy, przepraszam. To będzie koło Europy. Europa koło. No, zapraszamy do oglądania w takim razie DTS. Dzisiaj jeszcze wirtualnie na skrzynkach tych, którzy chcą go w ten sposób będzie czytać. Wieczorem na skrzynkach, a w papierowej wersji już od rana. Nie powiedzieliśmy o tych najciekawszych tekstach, ale rozumiem, że nie mamy. A te, o których mówiliśmy, to nie były ciekawe twoje pytania? Jest wszystko ciekawe. Dlaczego Dunajec nie płynie na Podhale? Chcesz to zrobić w 30 sekund? Nie. To polecam. Dlaczego Dunajec nie płynie na Podhale? To takie felietonowe uwagi do jednego z sądeckich rad, który składa interpelacje w sprawach, których sam w zasadzie podejmował decyzję, jakby był blisko. Felietonowe uwagi, dodajmy. A to felietonowo. Wydawcy Dobrego Tygodnika Sądeckiego Wojciecha Molendowicza. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam do lektury. Bardzo dziękujemy też. I Wieśka, Pikse, pozdrawiamy. Małopolskie Team. Bez statywu dzisiaj przyjechał, ręka mu cierpnie, kończmy powoli. No to dobrze, 26,5 minuty po 11, aleśmy dzisiaj zagadali. Muzyka poproszę.